Jeżeli widzieliście moje poprzednie pomysły na Halloween, to wiecie, do czego jestem zdolny. Tym razem też mam nadzieję Was zaskoczyć. Zapraszam. Na początku wycinam górę dyni i pozbywam się wszystkiego ze środka. Następnie odrysowuję słodką buźkę z wcześniej przygotowanego szablonu i całość wycinam nożem. Teraz do środka wkładam lalkę, która została z jednego z poprzednich pomysłów. Pozostało tylko pokryć wszystko czerwoną farbą. Ja do tego celu używam techniki ze strzykawką, którą pokazałem kiedyś podczas malowania pada. Wiem, że to dosyć makabryczny pomysł, ale w końcu to Halloween. A dla jeszcze lepszego efektu, do środka warto włożyć świeczkę.